Chciałbym kontynuować pierwszy list Piotra. On jest związany z tym, o co, co na każdym nabożeństwie modlimy się, o tych, którzy cierpią dla imienia Jezusa Chrystusa. Pamiętacie, mówiłem o tym, że list pierwszy Piotra poświęcony jest tematowi cierpieniu dla imienia Jezusa Chrystusa. Różne aspekty cierpienia tutaj są przedstawione w tym liście. Autorem, już jak na samym początku, w pierwszym wierszu zaznacza, przedstawia się nam Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa. To jest ten człowiek, który, jeden z pierwszych, został powołany jako uczeń, później jako apostoł. Nie został uczyniony papieżem, ale był apostołem Jezusa Chrystusa. Co ciekawe, kiedy czytamy. W Nowym Testamencie historię, to co Nowy Testament o nim nam opisuje, to możemy wyraźnie zobaczyć, tak jak mówi Boże Słowo, że apostoł Piotr, nawet swoją żonę zabierał w podróże misyjne. O tym pisze nam apostoł Paweł w, liście do, w pierwszym liście do Koryntian w dziewiątym rozdziale. Ja to przeczytam. Bo czasami nie wiemy o tym, mamy takie swoje własne wyobrażenia o tych, którzy są biskupami, apostołami, które są kompletnie oderwane od tego, co mówi nam Pismo Święte. W pierwszym liście do Koryntian, w dziewiątym rozdziale, apostoł Paweł pisze tak, czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią to pozostali apostołowie i bracia pańscy i kefas? Tak więc widzimy, że zresztą z Ewangelii dowiadujemy się, bo przecież Pan Jezus był w domu teściowej Piotra i przecież uzdrowił ją z tej gorączki, prawda? Do tej pory tam jest w Kafarnaum kaplica nad tym miejscem, nad tym domem. A więc ci, którzy służyli Bogu, służyli też razem ze swoimi żonami bardzo często, a kiedy jest mowa o. Też o biskupach, o starszych prezbiterach i biskupach, to Słowo Boże wręcz zaleca to, aby biskup, aby ten, który służy w kościele, był mężem jednej żony, aby, aby był żonaty, aby mógł się sprawdzić w swoim domu, a później prowadzić też kościół Jezusa Chrystusa. Tak więc apostoł Piotr mówi, on się nam przedstawia w tym liście. Apostoł Piotr jest tym człowiekiem, który zapierał się Chrystusa, ale kiedy został napełniony, kiedy pokutował z tego i został napełniony Duchem Świętym, stał się zupełnie innym człowiekiem. Stał się odważny, był gotów oddać życie dla Chrystusa naprawdę. Już nie tylko tak słowami, jak to deklarował na początku Panie, ja jestem gotów oddać życie. Jezus mówi. Piotrze, ty nawet nie wiesz, trzykrotnie się mnie zaprzesz. Ale później dana była łaska Piotrowi, pokutował, Bóg mu przebaczył i Piotr stał się rzeczywiście takim e, bożym wojownikiem, że tak powiem, odważnym. Głosił Ewangelię w Palestynie, w wielu miejscach. Bóg dokonywał wielkich rzeczy przez jego posługę. Pamiętacie tego trędowatego, nietrendowatego, te, nie sparaliżowanego od ośmiu lat. E, m, Pan Jezus go, apostoł Piotr, ogłosił uzdrowienie, i natychmiast został uzdrowiony. Czy wskrzeszenie dorkas w Jopie. Bóg go używał. Po, tutaj bibliści mówią, że po roku 48, po, po tym soborze w Jerozolimie, który się odbył, o którym mówią dzieje apostolskie w 15 rozdziale, Piotr ewangelizował te północne tereny, bo on zwraca się tutaj do tych wychodźców rozproszonych. Po poncie Galacji, Kapadocji, Azji, Bitynii. To są bardziej północne tereny z obecnej Azji mniejszej. Tam koncentruje się jego, jego, jego służba, jego, jego yy, posługa. Z tego by wynikało, że bardziej ze źródeł już poza biblijnych Orygenes, taki pisarz kościelny żyjący na przełomie II-III wieku wspomina, że właśnie Piotr był w Rzymie. I list, który pisze, ten pierwszy list, i później drugi list, zobaczcie na sam koniec. On tutaj używa takiego dziwnego, dziwnego terminu na końcu tego listu. Mówi tak. W piątym rozdziale, wierszu 13: Pozdrawia was zbór w Babilonie. Wespół z wami, wybrany i Marek, syn mój. Ciekawe, w jakim Babilonie, i tutaj możemy, czy też był, jak było takie miejsce, wiemy. Tam na wschodzie, Mezopotamia. Był też w Egipcie taki Babilon, taka miejscowość, ale tutaj bibliści są, jednoznacznie określają, że to, to pojęcie Babilonu jest ukrytą nazwą Rzymu. Apostoł Piotr nie może pisać wprost. To jest rok 64, kiedy pisze ten list. W 64, pamiętacie, kiedy tutaj mówiłem, 19 lipca, Neron. Z rozkazu Nerona zostaje podpalony Rzym. I kiedy jest ogromne wzburzenie, bo przecież ludzie potracili swoje domy, spalone zostały świątynie, te pogańskie, i ludzie są niesamowicie wzburzeni, i Neron całą nienawiść kieruje na chrześcijan. To oni zostają oskarżeni o to podpalenie Rzymu. To jest rok 64. Neron umiera w 68 roku, w 67 prawdopodobnie. Piotr pisze ten swój drugi list, o którym, w którym to liście mówi, ja już drugi list do was piszę. I to jest ten drugi list wyraźnie, tak jak Paweł w drugim Tymoteusza, tak Piotr w tym drugim liście, on mówi o tym, że jego bieg doszedł końca. I on stara się zachować w czujności serca wierzących ludzi. W tym pierwszym liście, w wyniku tego wybuchu, prześladowania nienawiści do, do, chrześci do chrześcijan. Jak już mówiłem ostatnio Neron sobie zorganizował taką ucztę w swoich ogrodach, a za pochotnie służyli chrześcijanie, których przywiązywano do pali, oblewano smołą i podpalano. I on się tak bawił i całe to towarzystwo się tak bawiło. I później w ciągu historii w III wieku te prześladowania one były tak miejscami w Cesarstwie Rzymskim, ale później rozlały się na, na, cały, na całe Cesarstwo Rzymskie. Był taki moment, drodzy, w III wieku, że kto nie złożył ofiary pogańskiemu ubóstwu, był zabijany. I wielu chrześcijan upadło wtedy. Wielu chrześcijan albo dokonało przekupienia, że złożyło takie mieć taki dokument, że złożyło ofiarę pogańskiemu ubóstwu, albo Faktycznie to robili. I w Kościele nastąpił taki rozłam potężny na tych, którzy wytrwali i tych, którzy upadli. Z czasem później przyjmowano tych upadłych z powrotem na łono, do, do społeczności, na, na łono Kościoła. Ale to, były, to był niesamowity czas. Apostoł Piotr 16 razy w tym pierwszym liście używa słowa cierpienie i to w różnych znaczeniach. Cztery różne słowa. I jedno z pierwszych, które używa w tym swoim pierwszym liście, ono jest związane z cierpieniem. To jest to, co pisze na samym początku. Weselcie się w szóstym wierszu z tego, że mimo, że teraz na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnego rodzaju doświadczeniami. To słowo peirasmos oznacza i próbę, i, i, i pokusę. Ono ma dwa znaczenia. Jedno i drugie. I jeszcze, żeby parę słów powiedzieć, mówimy, że to są w większości ludzie, którzy mieszkali, zamieszkiwali północną część Azji Mniejszej. Apostoł Paweł koncentrował się na południu, a Piotr koncentrował się na północy. To musimy sobie powiedzieć, że list ten skierowany jest do dwojakich rodzaju odbiorców. To są nawróceni Żydzi i nawróceni poganie. Zobaczcie do wiersza 10, wiersz 10 11, aż do, aż do 12, pierwszego rozdziału. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich duch Chrystusowy który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane, przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Ten tekst wyraźnie pokazuje, że mówi tutaj do Żydów, do tych, którzy... Rozumieli, kim byli prorocy, co zwiastowali, czego nauczali. <laughs> Nie wiem, czy to jest prześladowanie, czy. <laughs> Ale czasami taka <śmiech> niedogodność. <śmiech> w każdym razie ten tekst wyraźnie mówi. On mówi tutaj o prorokach, mówi o tych, którzy przepowiadali dla ludu Bożego, to, co ma się wydarzyć, i ci prorocy z inspiracji ducha, zwróćcie uwagę, jest tutaj mowa, wskazywał działający w nich duch Chrystusowy. A później jest powiedziane dalej, im to zostało objawione przez tych, którzy w duchu świętym zesłanym z nieba opowiadali Wam radosną nowinę. To jest ciekawa rzecz. Duch Chrystusowy i duch święty chodzi o tego samego ducha. On nazwany też jest w liście do Rzymian, w liście do Efezjan duchem bożym. To jest Duch Święty. A więc tutaj chodzi nie o jakiegoś innego ducha, to jest ten sam duch. Duch Boży, Duch Święty, Duch Chrystusowy, chodzi o tego samego Ducha. Oni przemawiali z inspiracji, i Duch Święty tym prorokom w Starym Testamencie mówił, objawił to, że to, co oni głoszą o, o cierpieniu Chrystusa, to nie będzie jeszcze ich udziałem. Oni jeszcze tego nie doświadczą. To dopiero następne pokolenia. My właśnie też z tego, z tego korzystamy. I to jest druga też ciekawa rzecz. Nawet aniołowie nie wiedzą wszystkiego. Są stworzeniami, są duchami stworzonymi dla chwały Bożej. To jest powiedziane, że aniołowie pragną wejrzeć w te rzeczy, które, o których oni prorokowali o cierpieniu, o odkupieniu, które dokonało się. Przez Jezusa Chrystusa. Myślę, że aniołowie byli niesamowicie zaskoczeni i zdumieni, kiedy Chrystus narodził i przyszedł w ciele, kiedy Syn Boży z nieba przyszedł na tą ziemię. Byli zdumieni i aniołowie nie są w stanie zrozumieć nas ludzi, co to znaczy być wykupionym, bo oni nie są wykupieni. Część aniołów została zachowana w niebie. A jedna trzecia, jak mówi nam objawienie, mówiąc o, o upadających, spadających gwiazdach, bibliści mówią, że jedna trzecia aniołów poszła w buncie za szatanem. Ale dwie trzecie nazywanych jest wiernymi aniołami, zachowanymi aniołami. Ale Jezus nie umierał za aniołów, tylko umierał za nas. Za nas ludzi. My wiemy, co to znaczy radość zbawienia. My wiemy, co to znaczy być wykupionym, ale aniołowie tego nie wiedzą. Nie rozumieją tego tak jak my. W każdym razie, chociaż aniołowie są więksi siłą od nas, jak mówi Słowo Boże, to jednak co do pewnych rzeczy pragną je poznać. Nie mają, nie mia, nie mia, aniołowie nie mieli do końca wejrzenia. W te rzeczy, które są związane z odkupieniem. Są służebnymi duchami posłanymi dla nas, ale też starali się pewne rzeczy odkryć i poznać, jak ci prorocy, którzy prorokowali o tym, co miało, co miało nastąpić. A więc tutaj jest mowa o tym, że część, może spora część nawróconych w tych północnych rejonach Azji Mniejszej to byli nawróceni Żydzi. Zresztą tak było też tam na południu, prawda? Kiedy apostoł Paweł głosił w Liszcze, Derbę, Wikoniu, całe miasto wychodziło, wielu Żydów znamienitych nawracało się i niewiast nawracało się do, do Chrystusa. I tak samo było tutaj. Ale mamy też wzmianki o tym, że wyraźnie z tego listu wynika, że nawróceni, mgro nawróconych to byli poganie. I tutaj czytamy tak w Wierszu 14. Jako dzieci. Posłuszne nie, kur, nie kierujcie się porządliwościami jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej. No wiadomo, poganie nie mieli zakonu, prawda? Byli nieświadomi, nie rozumieli, nie mieli żadnego pojęcia o Bogu tak jak Żydzi. To był czas nieświadomości. Inne miejsce, które na to wskazuje, to jest 18 wiersz i niżej, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego. Lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. A więc to marne postępowanie, przekazywane z pokolenia na pokolenie w pogaństwie, bo Żydzi znali prawo, oni należeli do Boga, oni uczyli Bożych dróg, Bożego Słowa, natomiast poganie tego nie doświadczali. Zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przez ojców nam przekazanego. Drugi rozdział, wiersz 10, bardzo wyraźnie tutaj to jest zaznaczone, że Piotr pisze tutaj także do nawróconych, spogaństwa z pogań, z ludzi wy którzy niegdyś byliście nie ludem teraz jesteście ludem Bożym dla was niegdyś nie było zmiłowania ale teraz zmiłowania dostąpiliście a więc wielka łaska oto okaza okazało się podobnie pisze apostoł paweł w liście do efezjan w drugim trzecim rozdziale wielka łaska się okazała nawet żydzi nie mogli jakoś przebrnąć przez tą świadomość że zbawienie w Chrystusie darowane nie tylko jest im ale także poganom, narodom, że Bóg w Chrystusie połączył Żydów i Greków w jeden Boży Lud. Nawet Żydzi mieli z tym problem, zresztą bardzo duży problem, bo jak czytamy dzieje apostolskie, to mówią, dziwili się, nawet Bóg poganom dał łaskę ku upamiętaniu. Jak czytacie dzieje apostolskie, to tam jest takie wyrażenie, nawet poganą. Oni mieli tutaj ogromne opory, nawet żeby iść i głosić Ewangelię na samym początku głosić Ewangelię poganą. Piotr musiał łamać to apostoł Paweł później łamał te takie stereotypy, że zbawienie, że łaska jest tylko dla narodu, dla narodu żydowskiego, ale tak wcale nie jest. A więc oni takimi, takimi ludźmi byli. Czwarty rozdział, wier, wierzę od 3 do 5. Dość, że w czasie minionym spełnialiście zachciańki pogańskie, oddając się rozpuście, porządliwości i tak dalej. Jeszcze jedno miejsce. Zaraz, czy tu jest, czy to już jest wszystko? 4, 3, 5 to było to. Dość, że w czasie minionym spełnialiście. A więc... Piotr kieruje to słowo. Z Babilonu ukryta nazwa Rzymu. Jest, rozpoczyna się prześladowanie. Chcę przygotować kościół na prześladowanie. Ten kościół to są konkretna grupa ludzi w północnej części w współczesnej Azji Mniejszej: nawróceni Żydzi i nawróceni, nawróceni Poganie. To, co mnie fascynuje, bardzo mnie porusza, w jaki sposób Piotr pisze do kościoła, do tych zborów, do tych ludzi, którzy należą do Jezusa Chrystusa. I chciałbym to. To zresztą jest wyraźnie zaznaczone tutaj w tym Bożym Słowie. On nazywa ich wychodźcami. I chciałbym, żebyśmy pomyśleli o sobie. Zresztą to nie jest tylko nauczanie apostoła Piotra, to jest nauczanie pana Jezusa nauczanie innych wychodźcy on tu wyraźnie mówi do wychodźców to greckie słowo wychodźcy oznacza cudzoziemcy rezydenci bez obywatelstwa czyli inaczej mówiąc chrześcijanie czy to nawróceni z żydów czy pogan to są ludzie którzy dokonali pewnego duchowego wyjścia z tego doczesnego Systemu świata, którzy nie mają już stałego obywatelstwa tutaj na Ziemi. My wszyscy gdzieś, my jesteśmy Polakami, jesteśmy dumni, że jesteśmy Polakami, ale tak naprawdę nasza Ojczyzna jest w niebie. Tak naprawdę my pielgrzymujemy tam. Tak Słowo Boże mówi: Nasza Ojczyzna jest w niebie. Modlimy się o kraj, jesteśmy patriotami, ale przede wszystkim. Nasze oczy są zwrócone tam w górę do nieba. Tam jest nasza ojczyzna. Jezus w 17. rozdziale Ewangelii Jana mówi tak: "Nie są ze świata, jak ja nie jestem". A więc człowiek, który poznaje Chrystusa, dokonuje, dokonuje się coś duchowego niesamowitego. Opuszcza w sposób opuszcza duchowo, wewnętrznie te stare więzi i staje się obywatelem królestwa Bożego. Człowiek, który przeżywa doświadczenie przebaczenia swoich grzechów. Już nie kierujemy się według myślenia tego świata, normami i zasadami tego świata. Wszystko absolutnie zaczyna się zmieniać i zmienia się w tym drugim liście. apostoł Piotr, Nawet w tym liście apostoł Piotr I mówi, że oni nie rozumieją, Ponieważ więc Chrystus cierpiał w ciele, uzbrójcie się też wytą myślą, gdyż to cieleśnie cierpiał, zaniechał grzechu, aby pozostały czas doczesnego życia poświęcić już nieludzkim porządliwościom, lecz woli Boży. to jest czwarty rozdział. I on dalej mówi tak: spełnialiście te wszystkie zachcianki w trzecim wierszu, oddając się rozpuście porządliwości pijaństwu, biesiadom, pijatykom, bezecnemu bałwochwalstwu, przy tym dziwią się temu, że wy nie schodzicie się razem z nimi na takie lekkomyślne rozpusty i oczerniają was, zdadzą oni sprawę temu, który gotów jest sądzić żywych i umarłych. Zupełnie inna jakość człowieka, pisze do wychodźców. Każdy z nas musi sobie zadać pytanie, czy jestem wychodźcą. Czy zostawiłem ten świat, ten stary system? I teraz należy do, te, do Bożego Królestwa. Jestem częścią Bożego Królestwa. To wyjście dokonuje się w Chrystusie Jezusie. Przez Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Czyli muszę mieć udział w, w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. Jakby doświadczyć mocy przez wiarę, mocy z śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. To znaczy, że mam świadomość że wraz z Chrystusem zostałem ukrzyżowany, mój stary człowiek, moje stare życie. I wraz z Chrystusem zostałem wzbudzony do nowego życia. Przez co to dajemy świadectwo? Właśnie tutaj na tym miejscu, w tym baptysterium dajemy świadectwo. Umarłem z Chrystusem i zostaję wzbudzony do nowego życia. Tym jest chrzest. Jest takim zewnętrznym ale też duchowym wyraźnym świadectwem coś dokonało się dokonało się to wyjście z tego systemu z tego świata i chrzest jest taką granicą z takim przejściem ze świata takim jasnym wyraźnym świadectwem przed światem i przed Bogiem i, i, i aniołami i demonami zostawiłem to wszystko wyszedłem i teraz zmierzam już nie jestem tutaj obywatelem, tu nie mam stałego miejsca, moje miejsce jest w niebie. Dlatego jest napisane tak wyraźnie: Uchwyć się żywota wiecznego. Trzymaj go mocno, nie wypuść go. Dalej mówi Paweł: Jesteśmy pielgrzymami. To, to, to jest jakby ta druga podkreślająca, że pielgrzym, no pielgrzym, on nie, nie ma tutaj miejsca, on musi dojść do celu, prawda? To, to miejsce, ta ziemia, żadne królestwo tutaj nie jest moim miejscem, nie jest moim celem. Chrześcijanin podąża do dziedzictwa, któremu Bóg dał przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Popatrzcie, on tutaj wyraźnie mówi w pierwszym rozdziale, że. Zmierzamy, wiersz czwarty, ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie jest w niebie, zachowane dla nas. Chrześcijanin to jest człowiek nadziei. To jest człowiek, który zostawił to, co jest brudne, to, co jest zepsute, to, co jest nieczyste. Jeżeli wytrwa w tym do końca, to czeka go obiecane, przygotowane, w momencie, kiedy Chrystus przyjdzie, przygotowane jest dla nas dziedzictwo, tak to jest napisane: dziedzictwo, które jest wieczne, ono jest niezniszczalne, ono jest niezwiędłe, nie psuje się. Prawda? W tym momencie. Dlatego, dlatego ważne jest, żeby miał tą świadomość tego, że chrześcijanin to jest człowiek, który podąża za Chrystusem. I nasz wzrok skierowany jest nie na rzeczy tej, tutaj na ziemi, ale w górę, gdzie jest nasza ojczyzna. Dlatego też jest napisane, żebyśmy podnieśli, prawda, nasze głowy tam, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. A więc nie wpatrzeni tutaj w te rzeczy, dążący do rzeczy tutaj ziemskich, ale myśmy już to zostawili, oddając swoje życie Chrystusowi. Wykonując Jego wolę tu na Ziemi, ale w wpatrzeni jesteśmy w to, co jest wieczne, niezniszczalne. Dalej bardzo ważne, ci ludzie, którzy tworzą eklezję, kościół, zgromadzenie wywołanych, oni nie tylko są wychodźcami, pielgrzymami, to są odrodzeni z ducha ludzie. W Wierszu trzecim Piotr tutaj pisze, odrodził nas. To jest to samo słowo. Które Pan Jezus używa w rozmowie z Nikodemem. Jeśli nikodemie nie narodzisz się na nowo, nawet nie zobaczysz Bożego Królestwa. A więc to nie jest coś, że postanowiłem się zapisać do kościoła. I już jestem zapisany, tam powiedziałem, oni mnie tam wpisali, bo ja zadeklarowałem, że ja będę należał do tego kościoła. Nie. Ja mówię tak, nie można się zapisać do kościoła. Do kościoła musisz się narodzić. Z góry, z ducha, z ducha świętego, z ducha bożego, to duch święty zradza nas do nowego życia, daje nam nowe życie i włącza nas przez chrzest później, kiedy jest wiara, przemienione życie, bo odrodzenie to jest uczynienie kogoś zupełnie nowym, nowe stworzenie. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, pisze Paweł. Jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. A więc ci wychodźcy i pielgrzymi to nie są ludzie, którzy powiedzieli, umówili się i powiedzieli, no dobra, pójdziemy w tym kierunku. To są ludzie, którzy wewnętrznie zostali przez moc Bożą, moc Ducha Bożego przemienieni, uczynieni nowym. Piotr tutaj... Mówi o tym, że w wierszu 23 pierwszego rozdziału jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Słowo Pana, Ewangelia Jezusa Chrystusa, Pismo Święte jest Słowem Pana, które ma moc, to jest nasienie, które ma moc wzbudzić w nas Boży rodzaj życia. Mogę, kiedy przyjmuję z ufnością i z wiarą Boże Słowo. To Słowo to do, tego dokona. Ale kiedy się opieram, to też to Słowo Boże nie dokona, bo przecież Bóg nie będzie łamał naszej, naszej woli wbrew nas, nic nie, nie uczyni w tym, tym względzie. Odrodzeni. I to samo jest mowa o tym odrodzeniu w drugim rozdziale wierszu, wierszu drugim, kiedy Pisze tak, jako nowonarodzone niemowlęta. Słuchajcie, to jest fundamentalna prawda. Jeśli nie narodziłem się z ducha, nie narodziłem się z mocy Bożej, nawet nie będę oglądał Bożego Królestwa. Musi być nowe życie, które jest od Boga. Stary człowiek nic nie doświadczy z tych niebiańskich rzeczy, ani nie będzie miał w nich udziału. Ale kiedy. Przyjmujemy przez wiarę Słowo pozwalamy Bogu przemienić nasze serca. Ezechiel Jeremiasz mówią, dam im nowe serca, aby przestrzegali mojego słowa. A więc pisze Piotr: mówi, ma tą świadomość, ci ludzie kiedyś żyli w porządliwościach, w nieczystościach, ale mówi teraz oni już się nie schodzą na te wasze, na te pogańskie zabawy, przyjemności, które kiedyś dla nich były. Nie, teraz oni się już tym brzydzą. To, co jest nieczyste, dwuznaczne, brudne, oni się tym brzydzą. Już nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Zostali odrodzeni przez słowo i moc ducha świętego. Dlatego też oni są nazwani na samym początku wybrani. Wybrani do, do, do wychodźców rozproszonych po poncie Galacji i Kapadocja. Wybranych. Wybranych. Pytamy, czasami ludzie się zastanawiają, no to czyżby Bóg tylko niektórych wybierał? Ale czy Słowo Boże nie dochodzi do wszystkich, drodzy? Czyż nie jest napisane, że Chrystus umarł za wszystkich? Czyż nie jest napisane, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i przyszli do poznania prawdy? A więc wybrany, wybranie dokonuje się w osobie Jezusa Chrystusa. Kiedy ty i ja decydujemy się, otwieramy nasze życie dla Chrystusa, wtedy w nim, w Chrystusie, stajemy się wybranymi. Pozwalamy Bogu działać w naszym życiu i mamy udział w gronie wybranych, odkupionych, zbawionych. Efezjan de Defezjan mówi, że Bóg w Chrystusie nas wybrał już przed założeniem świata. Czyli to był Jego plan, żeby człowiek był uratowany. Wy, dokonuje się Boże wybranie nas, grzesznych ludzi, w Chrystusie Jezusie, kiedy Ty ja w Chrystusie położymy naszą ufność, wiarę co do naszego odkupienia i zbawienia przez Jego krzyż i przez Jego zmartwychwstanie. Tak więc, wychodźcy, pielgrzymi, odrodzeni, wybrani, I chciałbym, żebyśmy mieli, budowali taką świadomość, to jest słowo skierowane nie tylko do tamtych ludzi, do każdego odkupionego, każdego zbawionego tutaj. Dalej jest powiedziane, że jesteśmy, ci wybrani są poświęceni. Tu jest użyte takie słowo greckie hagiasmo, hagios święty podobnie, podobnie jak kadosz hebrajski święty oba te słowa w Starym i Nowym Przymierzu. Ale oba te słowa i hebrajski i grecki oznacza dwie rzeczy. Święty to podstawowe znaczenie świętego to jest oddzielony. Oddzielony. Zobaczcie, według z góry postanowienia Boga Ojca poświęconych przez Ducha. Czyli moglibyśmy to oddać oddzielonych przez Ducha. Ci wychodźcy, ci odrodzeni są nazwani świętymi, poświęconymi. Nie sami się takimi uczynili. Dokonuje to moc Boża i moc Ducha Świętego, kiedy zradza nas do nowego życia i przez to oddziela nas dla Boga. Przedtem byliśmy obcy, a teraz jesteśmy w Chrystusie poświęceni, oddzieleni, aby żyć teraz już z Bogiem i dla Boga i Bogu służyć. A więc oddzielenie to jest to podstawowe znaczenie, i drugie znaczenie, to moralne znaczenie, oznacza czystość, oczyszczeni, obmyci. Byliśmy brudni z powodu upadków i grzechów w ciemności, ale krew Jezusa obmyła nas, oczyściła nas z wszelkiego grzechu. Dlatego tu jest napisane poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią. Jezusa Chrystusa. A więc każde Boże dziecko musi tego doświadczać i doświadczać. Jeżeli tylko przychodzimy szczerze, odwracamy się od naszego grzechu, Bóg zradza nas, ale w tym samym momencie poświęca, oddziela nas do czego? Zwróćcie uwagę, posłuszeństwo jest tutaj niesamowicie ważne. Byłem nieposłuszny, ale kiedy oddałem życie Chrystusowi to zdecydowałem, że od teraz będę posłuszny Bogu. Jestem poświęcony, oddzielony przez Ducha Świętego do posłuszeństwa Bogu. Tak jak Jezechiel mówi, dam wam nowe serca, abyście zachowywali moje słowa. Popatrzmy do pierwszego rozdziału, wiersz 22. Skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie, Ku nieobłudnej miłości bratniej umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco. A więc jestem w Chrystusie poświęcony i oddzielony, aby okazywać teraz Bogu i Bożemu Słowu, bo to jest tutaj jednoznaczne. Bo jak ja mogę mówić, że jestem posłuszny Bogu, kiedy ja nie żyję według Bożego słowa. Jego wola. To, co On mówi, tu jest nam objawiona. Ty i ja zostaliśmy poświęceni, oddzieleni, aby być teraz posłuszni Słowa, więc to Słowo muszę znać, aby żyć w tym poświęceniu, aby trwać w tym uświęconym życiu dla, dla mojego Pana i dla mojego Zbawiciela, ale też, aby doświadczać tego oczyszczenia, i ilekroć potrzebuje przez pokropienie krwią Jezusa Chrystusa. Ta krew ciągle, ciągle oczyszcza nas. Kiedy upadniemy, kiedy wyznajemy nasz grzech, to ta krew nas oczyszcza, o czym też pisze apostoł Jan. I ostatnia rzecz. Charakterystyka tych osób zbawionych, odkupionych, do których pisze apostoł Piotr, mówi: jesteśmy strzeżeni mocą Boga. Ci wychodźcy, my, pielgrzymi, którzy Przechodzimy przez różnego rodzaju cierpienia i doświadczenia i próby, bo on właśnie o tym pisze, już zaraz na samym początku. Bóg obiecuje, że strzeże nas, nie zostawił nas samych. To jest napisane, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę, w zbawienie. I to, to strzeżenie przez... jest w wielu miejscach w Ewangelii Mateusza, w 28 rozdziale w wierszu 20, Jezus mówi. Będę z wami aż do skończenia świata. Wili się do Filipian 1,6 ten, który roz, że On rozpoczął w nas i dokończy swojego dzieła. A więc to jest moja ufność, to jest nasza nadzieja. Myśmy rozpoczęli, wyszliśmy z tego zepsutego świata, i, idziemy w kierunku nieba, y, zmagamy się, ale z drugiej strony mamy świadomość, że Bóg jest ciągle z nami, jest po naszej stronie abyśmy osiągnęli cel, abyśmy dotarli do, do, do tego miejsca. Jak powiedziałem, kluczowe słowo to cierpienie. Pierwsze słowo, które tutaj, cierpienie, to jest ten szósty wiersz, związane jest zasmuceni, cierpienie, które spowodowane jest doświadczeniem. To greckie słowo peirasmos, które tutaj jest użyte, oznacza próbę, Doświadczenie, ale też pokusę, pokuszenie. Podobnie w czwartym rozdziale tego listu, wiersz dwunasty. Nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się. abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. A więc to doświadczenie jest niezwykle ważne. Nieraz na ten temat żeśmy słyszeli. To doświadczenie ma oczyścić Twoją i moją wiarę, uczynić ją mocną. Dlatego Piotr mówi, wy się z tego powodu nie smućcie, chociaż nie jest to przyjemne. Bo kto się, kto uważa za przyjemne, kiedy Poddawany jest takiemu ogniu doświadczenia, które na niego przychodzi, w różny sposób. Ale to jest udział, stajemy się w ten sposób uczestnikami cierpień Chrystusa. Nasza wiara musi być wzmocniona. Musi się też okazać, czy ja rzeczywiście jestem gotowy stracić życie dla Chrystusa, stracić wszystko. Wiecie, to słowo cierpienie tutaj, jak mówię, ono ma kilka różnych odcieni, barw, jest tutaj używane w różnym, w różnym kontekście. Oznacza też krzyż Chrystusa, Jego cierpienie. I to słowo też inne, patema, oznacza cierpienie, nieszczęście, mękę odniesione jest do krzyża Chrystusa My mamy udział w cierpieniach Chrystusa przechodząc ze względu na jego imię y, różnego rodzaju ataki doświadczenia fizyczne cierpienia także ze strony innych ludzi tak jak dzisiaj modliliśmy się prawda o prześladowanych ale to, to słowo Patema użyte jest w kontekście diabła, który chodzi wokół nas jak lew ryczący. W piątym rozdziale, wiersz pierwszy, wiersz dziewiąty, przeciwstawcie mu się, to jest tak, bądźcie trzeźwi, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć, przeciwstawcie mu się mocniej wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie, a Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych, sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni na trwałym postawie gruncie. Zwróćcie uwagę, to doświadczenie te ataki sił ciemności, diabła dotyczą każdego chrześcijanina. Piotr wyraźnie pisze, że to jest udziałem wszystkich waszych braci w świecie, którzy. Którzy są gdziekolwiek mieszkają na tej, na tej ziemi. A więc będę i doświadczamy cierpienia, kiedy jesteśmy atakowani przez siły ciemności. Każdy z nas wie, jeśli spotkaliśmy się z Chrystusem, doświadczyliśmy Jego łaski, wiesz, co to znaczy, kiedy cierpisz w wyniku działania sił ciemności, które oddziaływują na nasze emocje, na nasze myśli, czasami Diabeł atakuje nasze ciała. Tak było w przypadku Hioba, nie? Doba dotknij tylko jego ciała, pozwól mi dotknąć jego ciała. Zobaczysz, że będzie ci złorzeczył. Bóg pozwolił. To nie Bóg zesłał chorobę na Hioba. Ale to diabeł. To był atak szatana. A więc te cierpienia i te ataki są po to, żeby diabeł chce za wszelką cenę. Żebyśmy w tej pielgrzymce odwrócili nasz wzrok od celu, stracili ten cel i zeszli z Bożej drogi. był atakuje w różnoraki sposób, wzbudza myśli do, z niewiarą. Czy rzeczywiście Słowo Boże ma rację? Czy to jest rzeczywiście Słowo Boże? Prawda? Tak przychodzi do, Jezusa, a zrób coś takiego. Co by diabeł kusił, przecież Pana Jezusa Chrystusa, rzuć się. Nie? I nawet cytował Boże Słowo. Popatrzcie, jak. To, I to jest, to jest cierpienie w nas, bo my zmagamy się z tą presją, z tym atakiem, z tymi myślami. Pamiętam, i na tym już będę kończył. Pamiętam, jak Billy Graham opisywał już w świętej pamięci. Opisywał swoje doświadczenia kiedy Bóg powoływał go do służby ewangelisty. I kiedy był już prawie że przygotowany prawie. I kiedy miał kontakty z różnymi wykształconymi ludźmi, którzy podważali prawdziwość tej księgi i próbowali go złapać i udowodnić mu, że ta księga się myli. Wiecie i mówi przyszła tak potężna ciemność, burza i on nie wiedział, co ma zrobić. Mówi, nie znał odpowiedzi na wszystko. Ale z drugiej strony przecież wie, czyje to jest słowo, komu zaufał. I mówi, toczył ogromną walkę, aż w końcu doszedł do takiego kulminacyjnego punktu. Wie, wiecie, o to chodzi. Wiara musi być wypróbowana i my musimy być wypróbowani. I on w pewnym momencie powiedział przed Bogiem, kiedy się modlił, kiedy, kiedy ważyło się, czy ufać, czy nie, wierzyć, czy nie. I on wtedy tak głośno wyznał to, że nie rozumiem wszystkiego, nie potrafię odpowiedzieć na wszystko, ale jedno wiem, to jest słowo Boga i temu będę ufał. Wiecie, kiedy to wyznał, przyszedł Boży Pokój. I ta świadomość obecności Pana z powrotem. To jest ważne, bo diabeł chodzi jak lew, ryczący. Szuka, kogo może wyrwać z tego Bożego zgromadzenia, z tego Bożego lodu, zasiać wątpliwości. Jeśli zasieje wątpliwości, wzbudzi niewiarę. I zaczniemy lekko traktować Boże Słowo, odchodzić od prawdy Bożej Słów. Dlatego cierpimy. I powiem tak. Nie dziw się, że cierpisz. To dobrze, że cierpisz, bo to jest świadectwo tego, że zmagasz się, że masz przeciwko sobie przeciwnika. To znaczy, że twarz jesteś Bożym dzieckiem, twarz jesteś stoisz po Bożej stronie, bo gdyby tych doświadczeń i gdyby tych ataków nie było, to miałbym wątpliwości, czy jesteś Bożym dzieckiem. Ale jeżeli tego doświadczasz, to znaczy, że idziesz dobrą drogą. Że przeciwnikowi to się nie podoba. Ja na tym zakończę. Chcemy Bogu podziękować, że mogliśmy, że On nas zrodził, że możemy należeć do Niego i że On swoją mocą nas strzeże. Jeżeli tylko nie damy się wyprzeć z ufności dla Jego słowa, będziemy oglądać zwycięstwo. Przygotowane jest dla nas dziedzictwo. W odpowiednim momencie zobaczymy tą chwałę, której nawet sobie nie wyobrażamy, bo okazaliśmy wierność, wytrwaliśmy do końca. Powstańmy, drodzy. Panie, tak dziękujemy Ci, że Ty masz dobre myśli, zamiary wobec nas. I dziękujemy Ci, że Ty dajesz słowo, posyłasz słowo. Abyśmy wytrwali w różnego rodzaju doświadczeniach, próbach i cierpieniach. I chociaż nie zawsze rozumiemy dlaczego, to Panie, wiemy jedno: że Ty jesteś z nami do końca, że Ty nas nie zawiedziesz. I dziękujemy Ci, że kiedy odnosimy zwycięstwo, to, to się dzieje ku Twojej chwale i ku naszej kiedyś nagrodzie. Dziękujemy Ci za to, Panie. Modlę się, abyś błogosławił cały nasz zbór. Abyśmy byli ludźmi, którzy są gotowi ponosić wszelkiego rodzaju niedogodności, cierpienia, tak jak adresaci tego listu. Panie, Tobie niech będzie chwała. Amen.